No niby zrobiłem, co prawda krótką przerwę beta-glukanową, ale gówno nadała tak naprawdę. Zobaczcie jak to w ogóle leci. Jest tylko w sumie 23% zasypu żytniego, ale i tak się zacier cały pokleił i szykuje się najdłuższa filtracja w mojej krótkiej, bo krótkiej, ale karierze piwowara domowego. Patrzcie. Cześć, z tej strony Bartek, to jest program, w którym pokazuję swoją przygodę z ważeniem piwa i dzisiaj wtorkowe ważenie Warka numer 48, jaśni się Kamila! I dzisiaj będzie piwo bez stylu, a jego nazwa jest taka dosyć długa i dziwolągawa i ma ona na imię Mint Rye Hoppy Black Ale. I co to wszystko znaczy? Mint, czyli będzie dodatek mięty, mięta pójdzie do gotowania na ostatnie 10 minut, już takie zrobiłem piwo i wyszło całkiem fajnie. Mięta nie będzie dodana na fermentację cichą, będzie to jedyna mięta w tym piwie. Rye, czyli będzie w niej, w tym piwie będzie żyto i będzie go, w sumie już jest, bo już ważenie trwa, 23%. Były problemy delikatne z filtracją, ale później przemieszałem jeszcze raz całe muto i już ta filtracja ruszyła dobrze, także muszę powiedzieć, że nie było większych problemów. Zrobiłem przerwę beta-glukanową w 50 stopniach, troszkę za wysoko. Być może to coś dało, być może nie. Była ona bardzo krótka, trwała tylko 10 minut. I tak, resztę zasypu stanowi słód Pale Ale, był go kilogram. Barwę czarną dała Carafa Special 2, było go 200 gram. Uzupełnił cały zasyp słód monachijski, było go 600 gramów, tak, czyli 0,6 kg. I dalsza część nazwy. Hopi, czyli będzie dużo chmielu. Chmiel głównie będzie dodany na hopstand, czyli będzie brzeczka schłodzona około 78 stopni. Będzie dodany chmiel, będzie to polski cascade oraz odrobina mozaika. I ten hopstand będzie trwał 30 minut, a jego celem jest to, żeby wyciągnąć z tych chmiel jak najwięcej smaku chmielowego. Polski cascade daje takich dużo smaków owoców typu mango, grapefruit i tego typu owoce. Mozaik doda tej takiej troszkę grejpfrutowości, takiej oleistości. On ma właśnie właściwości takie, można powiedzieć, nawet naftowe delikatnie. Miąższe. Miąższe? No. Nie, nie ma. Może będzie taki miąższy. Będzie miąższy, tak. Tak, dobrze mówisz, że właśnie ta metoda hopstand jest często stosowana w piwach typu New England. Ona właśnie dodaje takiej miłoszności, mięszystości? No, mięszystości, miłoszności, soczkowatości. I na goryczkę pójdzie też mozaik, ale to będzie bardzo taka łagodna, krótka goryczka, bo pójdzie 10 gram mozaika na 15 minut przed końcem gotowania, czyli to będzie tylko tak delikatnie zaznaczone. Skalkulowało 10 IBU. Także to będzie tylko tak leciutka kontra do tej słodyczy, która tam to może występować, bo zacieranie jest na słodko 72 stopni. Black oczywiście będzie czarne, ale, czyli piwo górnej fermentacji, a za całą fermentację będą odpowiadać drożdże FM52 gęstwa, około 150 ml, ona ma jakieś 2-3 tygodnie, ale wygląda na jeszcze mocną i sprawną, także wykorzystam. Dobra, ważenie dobiega powoli końca, a ja będę przygotował teraz chmiel oraz miętę, żeby dodać to wszystko na 15 minut przed wyłączeniem gazu. Jest mozaik, 9 gramów, jest ok. No i tutaj dorzuciłem od razu miętę. No, jest trochę mniej niż 15 gram, jest coś około 12, ale myślę, że to spokojnie wystarczy. A w sumie to już można wrzucić. Pusto? Pełno. Się gotuje się. Ok, to jest mozaik na hopstanda, 19 gietów. Dosypiemy teraz polskiego Cascade'a. Bardzo fajnie, miałem z nim już do czynienia i zrobił mi bardzo dobre piwo. Fajne smaki.
No i tutaj trwa hopstand. Dopiero się zaczął. Także jeszcze jakieś 25 minut tutaj wszystko posiedzi i się wydobędzie cały najlepszy aromat. Wow. No tutaj składowisko. Co tutaj jest? Resztki apy, kawałek risa. Tutaj jest, to jest zdobyczny Vermont IPA, ale on się jeszcze musi nagazować. Tutaj są chyba Smoked Stouty. Tutaj są puste butelki, a tu jest pusty transporterek. A cały transporter risa poszedł już do piwnicy. On jeszcze potrzebuje sporo czasu, żeby został otwarty. Trzeba czekać. A tutaj warka numer 37. Będzie trzeba ją wylać, bo tego nikt nie wypije. Jest tak gorzkie.